slide, that's the yes and not your click. Say that's the yes and not your click. Spark the Prince, witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niemal 50 tysięcy widzów oczekuje na rozpoczęcie tego wielkiego meczu. Dziś zobaczymy, jak Paris Saint-Germain gra przeciwko RC Strasbourg. Cavani. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Mamy tutaj, Jacek, do czynienia z systemem 4-3-3, dość popularnym w dzisiejszych czasach. Tak, głównie w przypadku ofensywnie grających drużyn. To ustawienie idealne do gry wysokim pressingiem, bo trzech napastników wspieranych przez linię pomocy może skutecznie utrudnić obrońcom rozgrywanie piłki. Spójrzmy na ustawienie gości. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie... Strzela! Ale to wybronił! Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Od razu głośniejsza reakcja kibiców. W takim meczu muszą wykorzystywać takie okazje. Neymar. Kylian Mbappé. Neymar, brazylijski napastnik, grający zazwyczaj na lewym skrzydle. Czego można się spodziewać po jego występie? Mocnymi stronami tego piłkarza są umiejętność kreowania akcji i panowanie nad piłką. Jest świetny w mijaniu przeciwników z wodami i trudno mu odebrać piłkę. Neymar lubi grać krótkimi podaniami i wykładać piłkę, ale chętnie też sam uderza na bramę. Robi się niebezpiecznie. Teraz szansa na prowadzenie. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ma wolne pole. No, zdecyduje się na centrę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Będzie out dla PSG. Neymar. Draxler. Marco Verratti. Mbappé. Ma miejsce, żeby zacentrować. Cavani. Draxler. Co za okazja. Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Zrobił to z prawdziwym kunsztem. Pięknie. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Kylian Mbappé. Wzdłuż bocznej linii ruszyli gracze Paris Saint-Germain. Przeciwnicy zapomnieli chyba na chwilę o tej strefie boiska. Mogą teraz skarcić rywali. Wyszli dobrze z kontrą, ale zabrakło koncentracji. Ależ tam się przedarł! Koniec ataku. Bramkarz wznowi za chwilę grę od bramki. Kimpembe. Neymar. Cavani. Kylian Mbappé. Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Sissoko. Rabiot. Neymar. Popatrzmy. Rzut wolny dla Paris Saint-Germain. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Kimpembe. Cavani. Neymar. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie.
Dobrze, wzdłuż linii bocznej. No, strzela i pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. Marco Verratti. Draxler. Kylian Mbappé. Rabiot. Marco Verratti. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Rabiot. Marco Verratti. Cavani. Neymar. Draxler, co za okazja! No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Będą szukać teraz okazji do kontry. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Marco Verratti. Kylian Mbappé. No, już blisko pole karne. Draxler. Sissoko. Oddaje strzał. Przeciwnik chce wymusić błąd. Draxler. Ponownie celnie podaje. Kylian Mbappé. Dani Alves. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. No i kolejne jego dobre podanie. Draxler. Neymar. Przeciwnicy przejmują piłkę. Haruna Kone. Sissoko. No, może być groźnie. To może być wyrównanie. Nie ma gola! Zmarnował taką okazję. Na szczęście do końca meczu jeszcze sporo czasu. Ważne, żeby poszli za ciosem i następnym razem zachowali zimną krew pod bramką. Cavani. Mitrović. Sissoko. Tylko jedną bramkę oglądał. Zaczynamy drugą połowę. Marco Verratti. Cavani. Cavani. Może spróbować szczęścia. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Widzimy jeszcze raz, jak padła bramka. Niewiele tam brakowało, żeby to obronił. Musnął piłkę, ale uderzenie jednak było na tyle mocne, że piłka wpadła do bramki. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Kylian Mbappé. Mbappé. Wzdłuż bocznej linii ruszyli gracze Paris Saint-Germain. Przeciwnicy zapomnieli chyba na chwilę o tej strefie boiska. Nikt teraz nie przeszkadza. Może dogrywać. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez go. To może być bramka kontaktowa. No, nie ma bramki. Mało brakowało. Ładnie uderzył technicznie. Z tej odległości nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie, niecelnie. Rabiot. Marco Verratti. Kylian Mbappé. Dani Alves. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika.
Ależ skuteczny przechwyt Daniego Alvesa. Mają piłkę na połowie rywala, czy to wykorzystają? Piłka wyszła na aut. Trener woła zawodnika z rozgrzewki, będzie zmiana. Mitrowicz. Dobre przejęcie podania w środku pola. 15 minut drugiej połowy już za nami. Draxler. Już blisko pola karnego. Dobra wymiana podań. Dobrze, do przodu. Ładne wybicie, szkoda, że niedokładnie i przeciwnicy znów przy piłce. Atakują wzdłuż bocznej linii. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Piłka trafia do przeciwników. Neymar, Cavani. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Neymar, Rabiot. Cavani, ależ się znalazł Cavani. No i po... W szansie obrońcy wybijają piłkę. Neymar z rzutu rożnego. Ależ znakomicie teraz... Jest okazja! Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Nkunku. Di Maria. Ryzykownie, ale udanie. Kornie. No, udało się przejąć. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Mbappé. Przechwycili przeciwnicy. Tą interwencją skutecznie przerwał akcję rywali. Jara. Angel Di Maria. Neymar. Mbappé! Gol dla Paris Saint-Germain. Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Kornie. Piłka wzdłuż linii bocznej. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Kylian Mbappé. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Nkunku. Dogrywa nieco za siebie. Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzutu rożnego. Najwyraźniej trener przygotowuje zmianę. Znalazł się tam, gdzie powinien i wybił piłkę daleko od bramki. Nkunku. No, uderzenie jest bardzo daleka, to nie mogło się udać. Oddaje strzał. Broni i nie wypuszcza piłki z rąk.
No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Kylian Mbappé, blisko pole karne, może strzelać. Wspaniałe podanie. Będzie strzelał. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Prowadzą pewnie, ale dla nich liczy się gra do samego końca i podwyższają jeszcze w doliczonym czasie gry. Należało się im. Spotkanie mieli już i tak wygrane, ale nie zamierzali przestać strzelać. A kto wie, różnica goli może ostatecznie okazać się decydującym czynnikiem na koniec rozgrywek. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Spotkanie przebiega dokładnie tak, jak można się było spodziewać. Rzeczywiście, bywają oczywiście niespodzianki, ale tu chyba każdy oczekiwał ich wygranej i są na najlepszej drodze, by te oczekiwania spełnić. Di Maria. Kylian Mbappé. Rabiot. Może uderzać na bramkę. PSG strzela bramkę. I proszę, kolejna bramka dodana do tej ogromnej przewagi. I to w doliczonym czasie gry. No, już zaraz skończą się te męki przeciwników. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Końcowy gwizdek i mecz wygrywają piłkarze.